Wyszpicki, Maciej Rafalski, a na ławce Kuba Szarkowski, Piotrek Kalinowski, Bartek Trojnacki, Łukasz Świkliński, Patryk Skurysz i Marcin Świdecki, a więc Robert Graf przejął piłkę, Andrzej Słodkowski, Robert Graf. I tylko Maćkowi Rafalskiemu zawdzięcza Dream Team, że na tablicy wyników jest nadal 0-0. Maciek Siwek, prawa noga. Spotkaniu jak na razie bez powodzenia. Maciek Siwek, tymczasem szansa na lotniska Modlin, Andrzej Słodkowski. Michał Rutkowski, drugie przewinienie po stronie Dream Team. Mateusz Biniek, lewa noga, Mateusz Biniek! Ależ uderzenie zawodnika lotniska Modlin. Marcin Świderski odzyskuje tę piłkę, Patryk Skubisz, Marcin Świderski, Patryk Skubisz! Panowie, to jest wślizg nie na nogi przeciwnika, nie przy zawodniku, taki wślizg jest dozwolony w naszej lidze. Patryk Skubisz, lewa noga! Andrzej Słodkowski! Robert Graf, szansa dla lotniska Modlin i paruje tę piłkę na rzut rożny Maciek Rafalski. Maciek Siwek ucieka Andrzejowi Słodkowskiemu, Maciek Siwek do Łukasza Zalewskiego. 14 minuta gry, Dream Team prowadzi 1-0, a więc akcja dwóch kapitanów wzięli na siebie ciężar rozgrywania tej akcji. Maciek Siwek i Łukasz Zalewski. Łukasz Zalewski, Maciek Siwek, Maciek Siwek i Bartek Wojtasik doskonale wygarnia tę piłkę kapitanowi Dream Teamu. Michał Rutkowski, rzut wolny dla lotniska Modlin, Andrzej Słodkowski. Maciek Rafalski, szybkie wznowienie, Maciek Siwek, Bartek Trojnacki, lewa noga, Bartek Trojnacki. 19 minuta gry, Dream Team coraz bliżej 3 punktów. Łukasz Świkliński, dalekie zagranie, Daniel Wierzbicki, Przemek Głowacz, Bartek Trojnacki, szansa na hat-trick przed Bartkiem Trojnackim. Robert Graf przejął tę piłkę, Michał Rutkowski, nie było tam przewinienia Przemka Głowacza, czysta interwencja i dobre zagranie do Bartka Trojnackiego. 22 minuta gry, hat-trick młodego zawodnika Dream Teamu. Michał Gąska, dobre zagranie na lewą stronę do Przemka Głowacza. Przemek Głowacz. Wyszedł Bartek Wojtasik, skrocił kąt. Ale nie zapobiegł utracie tej bramki. Piąty gol dla Dream Teamu, tym razem trafia Michał Gąska. Teraz sforsować tempo, zawodnicy Dream Teamu prowadzą 5 bramkami, 3 punkty. No już ze 100% pewnością powędrują na ich konta, a tymczasem Michał Gąska zdejmuje pajęczynę z bramki Bartka Wojtasika. Przepiękne trafienie Michała Gąski. Szansa dla Dream Teamu, Michał Gąska.